na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych w dniu 13 maja. Witam panów radnych, witam panią dyrektor Iwonę Radej, witam pracowników tutaj obecnych w Urzędzie Miasta. Zacznę od sprawdzenia listy obecności. Już tutaj panią dyrektor zaznaczyłem, że jest obecna. Poproszę pan Robert Turley. Robert. Obecny, obecny. Dziękuję. Słychać. Marek Kam. Obecny. Marek Osik. Obecny, dzień dobry. Dzień dobry panu. I pan Andrzej Tomczyński. Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję, mamy pełen skład Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Przejdziemy do porządku posiedzenia. Punkt pierwszy, informacja o protokole z poprzedniego posiedzenia komisji. Punkt drugi, informacja za rok 2019 dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Punkt trzeci, rynek pracy w Elblągu w roku 2019. Punkt czwarty, informacja dotycząca podziału środków na realizację programów aktywizujących lokalny rynek pracy na rok 2020. I piąty, rozpatrzenie spraw wniesionych przez panów radnych do komisji. Punkt pierwszy, tutaj z informacji od pracowników urzędu wiem, że nie było uwag co do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, więc uznaję, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Tutaj poproszę panią dyrektor. Informacja za rok 2019 dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Pani dyrektor, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni panowie. Jeśli chodzi o rok 2019, urząd wydatkował na aktywne programy, na aktywizację lokalnego rynku pracy 16,5 miliona złotych. Te środki pochodziły z różnych źródeł, mianowicie ponad 4 miliony zostały przyznane urzędowi algorytmem na finansowanie zadań ustawowych, czyli to są środki Funduszu Pracy, środki krajowe. Ponad 9 milionów 900 tysięcy to były środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie programu POWER, czyli programu dla osób do 30 roku życia. Tutaj dysponowaliśmy kwotą ponad 3 milionów 800 tysięcy i regionalnego programu operacyjnego, czyli programu, który zakładał aktywizację osób powyżej 30 roku życia. I ta kwota była zdecydowanie wyższa, bo prawie 6 milionów 100 tysięcy na ten cel zostało wydatkowane. Ponadto również dysponowaliśmy środkami z PFRON-u, zarówno uchwałą Rady Miejskiej, jak i uchwałą Rady Powiatu. Otrzymaliśmy łącznie ponad 1 milion złotych na aktywizację osób niepełnosprawnych. Kolejne działania dotyczyły pozyskania środków z rezerwy ministra rodziny, pracy i spraw społecznych. Złożyliśmy 3 wnioski do tej rezerwy na program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i otrzymaliśmy prawie 32 tysiące na ten cel. Realizowaliśmy również program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy byli dłużnikami alimentacyjnymi, ponad 240 tysięcy i na program aktywizacji bezrobotnych, którzy zamieszkiwali wieś, na wsi. Tutaj prawie 400 tysięcy złotych. No i ostatnie źródło finansowania to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, program, który zakłada finansowanie kosztów kształcenia pracowników i ich pracodawców. Na ten cel pozyskaliśmy zarówno z pierwszego limitu, jak i później z rezerwy ponad 860 tysięcy złotych. Łącznie, tak jak powiedziałam, dało to kwotę do aktywizacji ponad 16,5 miliona złotych. Realizowaliśmy różne programy, różne formy wsparcia, tak jak to wynika z informacji szczegółowej, którą państwu przedstawiłam. Dlatego odniosę się do tabeli 8, czyli tutaj jest zestawione są wszystkie formy wsparcia, które były realizowane przez urząd, wszystkie środki, które były na ten cel przeznaczone. Łącznie zaktywizowaliśmy 1957 osób. Mówię tutaj oczywiście i o powiecie elbląskim i mieście Elblągu, jeśli chodzi o bezrobocie. Na, tak jak powiedziałam, na tą aktywizację wykorzystaliśmy prawie 99% limitu, którym dysponowaliśmy. Tych 1957 osób, 994 osoby to były bezrobotne osoby pochodzące z miasta Elbląga, 963 osoby z powiatu elbląskiego.
ponad 99-90% limitu przeznaczonego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowaliśmy, w wyniku czego zawarliśmy 87 umów z 71 pracodawcami dla 287 pracowników, zarówno z miasta, jak i z powiatu elbląskiego. Łącznie 99% limitu zostało zaangażowane i łącznie z Krajowym Funduszem Szkoleniowym zaktywizowaliśmy 2244 osoby, z czego 1225 osób z miasta. Tutaj podałam w tabeli numer 9 efektywność zatrudnieniową i kosztową, która była liczona na dzień 31 grudnia, ale to już jest nieaktualne. Wówczas było tylko 60%, niecałe tam 60-36. Natomiast już na koniec kwietnia ta ostateczna efektywność zatrudnieniowa, którą liczymy, bowiem projekty kończyły się również w miesiącu marcu, mamy 82% efektywności. To znaczy, że praktycznie na 10 osób skierowanych 8 osób zostało zatrudnionych po różnych formach wsparcia, które urząd realizował. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Ja jedno pytanie. Tam na początku pani podała kwotę 16,5 miliona w sumie. Mhm. To dotyczy miasta czy ogółem miasta i powiatu? To dotyczy ogółem miasta i powiatu. A w tej kwocie, jeżeli chodzi o miasto Elbląg, to jaka to by była kwota? Jeśli chodzi o miasto Elbląg, to panie przewodniczący, powiem szczerze, że no tak właśnie, mamy osoby policzyłyśmy, natomiast jeśli chodzi o środki, to powiem szczerze, że tutaj nie, no, trzeba było liczyć okay. w każdym z projektów. No nie, dobra, szczerze, dziękuję to bardzo. Około 60% na pewno ze względu na liczbę zaktywizowanych, nawet są osoby z miasta. Dziękuję bardzo. Czy panowie radni mają pytania w tym temacie do pani dyrektor? Ja mam jedno pytanie, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan Marek. Mam takie pytanie. Koszt aktywizacji, on jest różny dla różnych projektów. Od 11 tysięcy, a średnia wychodzi chyba 7800. Skąd jest taka różnica i czy to jest wymuszone przez te projekty, czy po prostu jaki jest powód? Panie radny, to jest wymuszone przez projekty, dlatego że jeżeli prześledzimy te formy wsparcia, chociażby które mamy w tabeli 9, bo to są formy wsparcia, które liczy ministerstwo, jeśli chodzi o efektywność zatrudnieniową i efektywność kosztową, one się różnią po prostu wielkością dofinansowania, tak? Bo jeżeli staże praktycznie kosztują nas w ciągu za jeden miesiąc stypendium, to jest powiedzmy brutto 1227 zł, to już na przykład dotacja to jest 20 tysięcy, tak? Refundacja dla pracodawcy to jest też 20 tysięcy. Prace interwencyjne to jest koszt dofinansowania do jednego pracownika na poziomie 1000 zł. Szkolenie jest uzależnione od kwoty szkolenia, tak? Jedno szkolenie na przykład dla powiedzmy spawacza może kosztować na przykład 2, 3, 5 tysięcy, ale szkolenie dla kierowcy autobusu z kategorią D kosztuje nas 8 albo 9 tysięcy, biorąc pod uwagę koszt szkolenia dla jednostki plus stypendium dla bezrobotnego. Dlatego ta średnia, ta efektywność kosztowa to jest po prostu średnia z tych wszystkich projektów. Dziękuję bardzo. Zrozumiałem. Czy panowie radni w tym temacie mają jeszcze pytania do pani dyrektor? Nie ma. Przejdziemy do punktu trzeciego. Rynek pracy w Elblągu w roku 2019. I tutaj poproszę panią dyrektor o przedstawienie tego tematu radnym. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Tak jak powiedział pan radny Osik, pozwolę sobie, ponieważ przedłożyliśmy państwu tą prezentację dość szczegółową, tak szybciutko zwrócić uwagę na najważniejsze rzeczy, które się zadziały w 2019 roku i odnieść się do sytuacji bieżącej, bo myślę, że to panów również interesuje. Jeśli chodzi, proszę państwa, o rok 2019, porównaliśmy do tego samego okresu roku 2018,
I liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia, jeśli chodzi o Elbląg w 2019 roku, to na koniec, na 31 grudnia 2311 osób bezrobotnych było zarejestrowanych w Elblągu, 2587 osób zarejestrowanych z powiatu elbląskiego. Stopa bezrobocia dla Elbląga kształtowała się na poziomie 5,7%. Jeśli chodzi o powiat, to było 13,4%. I tutaj w porównaniu, jak widzicie panowie, do roku 2018 zdecydowany spadek, prawie 3% w powiecie, trochę mniej w mieście Elblągu. Tak jak powiedziałam, porównując liczbę bezrobotnych w Elblągu na koniec 2019 roku do analogicznego roku 2018, to tutaj spadek wystąpił na poziomie 1000 osób. W powiecie elbląskim trochę mniej, bo około 600 osób. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia plasuje nas gdzieś tam na trzeciej, czwartej pozycji, jeśli chodzi o miasto Elbląg oczywiście, bo jak widać na mapce, miasto Olsztyn 2,7 stopa bezrobocia na 31 grudnia i Ława 4,4, my 5,7. Jeżeli przeanalizujemy wybrane grupy bezrobotnych, którzy są w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a tutaj analizujemy ich ze względu na wiek, kwalifikacje zawodowe, czas przebywania w ewidencji bezrobotnych, to widać, że w roku 2019 kobiety, jak i zresztą w poprzednich latach, przeważają. W Elblągu było ich ponad 56%, zdecydowanie więcej w powiecie elbląskim, bo 60,2%. Na pewno cały czas utrzymująca się dość duża grupa długotrwale bezrobotnych, ponad 43% w Elblągu i 57,1% w powiecie, zdecydowanie więcej. No i osoby bez kwalifikacji zawodowych stanowią w Elblągu, stanowiły na 31 grudnia prawie 31% ogółu zarejestrowanych. Podobna sytuacja, tak jak powiedziałam, w powiecie elbląskim. Jeżeli będziemy analizować bezrobotnych przebywających w rejestrach Urzędu Pracy według wieku, to dalej utrzymuje się tendencja. Najwięcej osób bezrobotnych jest w tych dwóch przedziałach w wieku produkcyjnym, czyli od 25 do 34 i od 35 do 44 lat. Wykształcenie w dalszym ciągu przeważają osoby o niskich kwalifikacjach, mam tu na myśli gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe. Tych osób w Elblągu było na koniec grudnia prawie 49%, natomiast w powiecie elbląskim aż 68%. Według czasu pozostawania bez pracy, no tutaj, tak jak powiedziałam, dość duża grupa w dalszym ciągu i w Elblągu, i w powiecie elbląskim osób, które przebywają ponad 12 miesięcy i powyżej 24 miesięcy, czyli to jest ta grupa długotrwale bezrobotnych. Bezrobotni według najliczniejszych zawodów na 31 grudnia w Elblągu i w powiecie na pierwszym miejscu już od lat osoby bez zawodu, sprzedawca również to kształtuje się na tym samym poziomie, robotnik gospodarczy i później już na przykładowo kucharz, technik prac biurowych, specjalista administracji publicznej, stolarze meblowi, jeśli chodzi o Elbląg. Przyczyny wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych w 2019 roku, podobne jak w poprzednich latach, czyli najważniejsze, że ponad 31% to są podjęcia pracy, czyli wyrejestrowanie z tytułu podjęcia zatrudnienia. Kolejna grupa to są niepotwierdzenie gotowości do pracy. Ofert pracy mieliśmy w Elblągu 4406 w ciągu roku 2019. I to było o 500 przynajmniej ofert, ponad 500 ofert mniej niż w roku 2018. W powiecie 1302 oferty w roku 2019 i o 988 dokładnie ofert mniej niż w roku 2018. Oferty pracy, jeśli chodzi o Elbląg, te największe to byli operatorzy maszyn do produkcji wyrobów drewnianych, sprzedawcy, robotnik budowlany, robotnik gospodarczy, kucharze, czyli podobne, jeśli chodzi o zawody, osoby, które w ewidencji pozostawały.
W zakresie pośrednictwa pracy wydaliśmy w roku 2019 łącznie w Elblągu i w powiecie ponad 6800 skierowań do pracy. Pracę podjęło 4612 osób, z tego w Elblągu 2616. Przeprowadziliśmy 526 wizyt bezpośrednio u pracodawców w firmach. Zorganizowaliśmy na życzenie pracodawców 25 giełd pracy, w których uczestniczyły 193 osoby. 32 osoby podjęły pracę w wyniku tych spotkań. Zorganizowaliśmy również w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery w październiku 2019 roku 6 spotkań warsztatowych dla 147 uczniów klas branżowych, techników i liceum ogólnokształcącego. Dalej, jeśli chodzi o pośrednictwo pracy, realizowaliśmy zadania dotyczące cudzoziemców. Zarejestrowaliśmy 3435 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. 60 zezwoleń wydaliśmy w trybie decyzji administracyjnej na pracę sezonową cudzoziemca. Przyjęliśmy prawie 2500 powiadomień o podjęciu pracy przez cudzoziemca. Wydaliśmy 167 informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych dla podmiotów, które się zgłosiły do urzędu. Realizowaliśmy również zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i tutaj były udzielane porady indywidualne, rozmowy doradcze, indywidualne informacje zawodowe, porady grupowe, grupowe spotkania informacyjne, jak również kierowaliśmy osoby zainteresowane na porady grupowe i spotkania do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Łącznie zaktywizowaliśmy w obydwu powiatach prawie 5,5 tysiąca osób bezrobotnych, z czego w Elblągu 2689. Organizowaliśmy w roku 2019 dwie edycje targów pracy. 2 kwietnia ubiegłego roku w Centrum Sportowo-Biznesowym odbyły się 24. Elbląskie Targi Pracy i Edukacji. W targach uczestniczyło 54 wystawców, z czego 31 pracodawców. Targi odwiedziło około 2700 osób, a na targach przedstawiliśmy 1552 oferty pracy. Druga, kolejna edycja, czyli 25. targi, Elbląskie Targi Pracy, już tutaj bez edukacji, odbyły się 24 października ubiegłego roku, również w Centrum Sportowo-Biznesowym. Tutaj w targach uczestniczyło 70 wystawców. Targi odwiedziło niestety o połowę mniej osób, 1200 osób. Przedstawiliśmy na tych targach ponad 1400 ofert pracy. Tak jak powiedziałam, środki finansowe były omawiane. Tych środków finansowych było o ponad 14% mniej do aktywizacji w ubiegłym roku niż w roku 2018. W wyniku aktywizacji powstało 125 nowych firm, czyli bezrobotni skorzystali z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wydatkowaliśmy na ten cel ponad 2,5 miliona złotych. Zawarliśmy umowy ze 174 pracodawcami w zakresie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych. 1950 osób bezrobotnych zostało zaktywizowanych w różnych innych pozostałych formach. Mam tu na myśli staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, prace społecznie użyteczne i inne. Na ten cel ponad 15 milionów złotych. Sfinansowaliśmy szkolenia dla 154 osób na 758 tysięcy złotych i 287 osób zostało zaktywizowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 860 tysięcy. W zakresie realizacji zadań ze środków PFRON-owskich udzieliliśmy 3 dotacji dla osób niepełnosprawnych z miasta Elbląga. Jedna osoba bezrobotna niepełnosprawna skorzystała ze szkolenia. Przyznaliśmy refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk. 19 stanowisk dla osób niepełnosprawnych, z czego 12 w Elblągu, 7 w powiecie elbląskim. Przeznaczyliśmy środki na adaptację pomieszczeń dla 2 osób niepełnosprawnych w mieście Elblągu. Jedna osoba z Elbląga skorzystała ze stażu dla bezrobotnego niepełnosprawnego i dokonaliśmy zwrotu kosztów zatrudnienia 5 pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w Elblągu. Tak jak powiedziałam wcześniej, efektywność programów liczona już ostatecznie na koniec kwietnia 2020 roku wyniosła 82%, z czego największa efektywność to jest dotyczy prac interwencyjnych ponad 99%, dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej ponad 95% i roboty publiczne 92%. Łącznie
Efektywność kosztowa wyniosła 14 140 zł, koszt aktywizacji 7800. Zakończyło udział w aktywnych programach ponad 3 142 osoby, z czego 2460 osób podjęło zatrudnienie. Urząd jak co roku realizował również projekty partnerskie i tutaj kontynuowaliśmy również projekty partnerskie z lat poprzednich i z 2016, 2017, 2018 roku z Fundacją Elbląg, z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z Wrocławia, jak również z SWIP-em i z Instytutem Wiedzy i Rozwoju ze Słupska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prezentacja była bardzo przejrzysta, szczegółowa. O, mam pogłos teraz. Ja mam jedno pytanie, pani dyrektor, bo w tabelce bezrobotni według zawodów, najwięcej jest bezrobotnych w zakresie w zawodach sprzedawca, kucharz, stolarz meblowy, a w kolejnej tabelce jest najwięcej miejsc pracy, które oferowali pracodawcy, to są no prawie te same kategorie zawodów. To wynika, to świadczy o tym, że jeszcze jest za mało miejsc pracy w tych kategoriach, czy te osoby po prostu nie podjęły pracy? Wynika to z tego między innymi, że w Elblągu oczywiście dominują usługi. Usługi oprócz produkcji oczywiście, mam tu na myśli handel i różnego rodzaju inne firmy usługowe. Dlatego te najwięcej jest tych ofert pracy. Natomiast jeśli chodzi o bezrobotnych, to tak jak powiedziałam wcześniej, proszę zwrócić uwagę, że sporo osób bezrobotnych to są osoby bez zawodu lub też osoby o niskich kwalifikacjach. Wiele z tych osób, które tutaj są wskazane, na przykład jeśli chodzi o sprzedawców, czy stolarzy, czy też kucharzy, to są osoby często, które mają wykształcenie w tym zawodzie, natomiast albo nie pracowały, albo mają już umiejętności, które nie odpowiadają pracodawcy na chwilę obecną. Dlatego z jednej strony są w rejestrach bezrobotnych, z drugiej strony nie dochodzi do zatrudnienia. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że no jest to rynek, był to rynek w ubiegłym roku, rynek pracownika, tak? Więc osoby, które no miały odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oczywiście, to co jest ważne dla pracodawcy, to zatrudnienie znajdowały sobie wielokrotnie same, prawda? Bo to nawet widać z liczby podjęć pracy, że osoby po prostu nie korzystały, część osób nie korzystała z ofert Urzędu Pracy i to zatrudnienie sobie znajdowała. Natomiast zdecydowanie też duża ilość skierowań, którą wydaliśmy w ubiegłym roku, wynikała z tego, że po prostu bezrobotni, którzy mieli odpowiednie kwalifikacje, nie byli zainteresowani ofertami pracy z różnych przyczyn, tak? Albo po prostu nie chcieli podjąć pracy, albo byli nie zainteresowani ze względu na niskie wynagrodzenie. Albo też pracowali na czarno, tak? Bo to się po prostu dzieje, to o tym wiemy. Dziękuję bardzo. Czy panowie radni mają pytania w tym temacie do pani dyrektor? Jedno, jeśli można, panie przewodniczący, jedno krótkie. Proszę bardzo. Z przedstawionych dokumentów wynika, że 27,8% bezrobocia to są osoby z wyższym wykształceniem. Czy to jest taki trend ogólnopolski, czy to się w Elblągu zmienia, bo po prostu no nagle się okazuje, że kształcenie nie jest jednoznaczne z tym, że znajdziemy zatrudnienie, prawda? Zawsze to wydawało mi się, że jest troszeczkę odwrotnie. Jak to wygląda według pani dyrektor? To znaczy, jeśli chodzi o wykształcenie, to tutaj panie radny, akurat wyższe wykształcenie, jeśli chodzi o Elbląg, ma 16,4% bezrobotnych. 27,8% to jest gimnazjalne i poniżej. Może te kolory tam się troszeczkę nam tutaj zamieszały. Natomiast 16% to jest dość sporo, jeśli chodzi o Elbląg, bo jak panowie popatrzycie, to tylko 6% to są osoby bezrobotne z wyższym wykształceniem z powiatu. Tutaj są część osób bezrobotnych po prostu ma wykształcenie rzeczywiście administracyjne, to są osoby po zarządzaniu, na przykład marketingu i często myślę, że no, wybrały ten
to wykształcenie akurat nie odpowiada, na przykład jeśli chodzi o korzystanie z ofert pracy, nie podejmują zatrudnienia w tych zawodach, wybrali te studia, podejrzewam, tak na zasadzie, bo nie było na przykład innego pomysłu na to, co się będzie chciało w życiu robić. I to też to z tego wynika akurat, że te osoby po prostu pozostają w ewidencji albo mają rzeczywiście problem jakiś. Inne problemy z szukaniem dla siebie odpowiedniego zatrudnienia. Dziękuję bardzo. Czy panowie radni mają... Ja spojrzałem na ten wykres z kolorami. Być może tam, nie wiem... Teraz tak, nie tak, te kolory, może zbyt dużo tych kolorów i to z małym tym, to rzeczywiście troszeczkę zamieszało. Panowie zawsze mają problemy z kolorami. I to wszystko tłumaczy i wyjaśnia. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Panie Przewodniczący, przyjmę. Tak. Ktoś się zgłosił, bo nie słyszałem. Marek? Mam pytanie, Krzysiu. Proszę bardzo, pan Marek Kama. Pani dyrektor, stopa bezrobocia na koniec zeszłego roku wygląda bardzo ładnie, ale mam wrażenie, że jest to już wartość mocno historyczna. Czy jest pani w stanie na podstawie swojego doświadczenia, ewentualnie jakichś analiz, oszacować, jak to będzie na koniec tego roku w wyniku kryzysu gospodarczego? Czy takie szacunki były prowadzone? Albo na chwilę obecną. To znaczy, ja mogę pani... Teraz jeszcze jesteśmy przed szczytem chyba, także... Proszę pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Ja się chciałam właśnie odnieść, ponieważ analizowaliśmy rok 2019. Myślę, że panów interesuje obecna sytuacja, przynajmniej na koniec kwietnia bieżącego roku. Rzeczywiście ta stopa bezrobocia na poziomie 5,7, która była podana, już jest nieaktualna, chociaż nie wzrosła tak znacząco, dlatego że najbardziej aktualna stopa bezrobocia jest na koniec marca bieżącego roku i ona wynosi 6,7. Więc wzrost, jeśli chodzi o Elbląg, nastąpił tylko na poziomie 1%. Jeśli chodzi natomiast o powiat elbląski, na koniec marca wynosi 14%. Więc wzrosła o 0,6%. I nie zadziała się, proszę panów, sytuacja taka, o jakiej myśleliśmy również my, że w wyniku właśnie pandemii będzie tutaj bardzo duży wzrost liczby zarejestrowanych, liczby powracających z zagranicy, ponieważ owszem, liczba bezrobotnych już na koniec kwietnia to jest 2970 osób w Elblągu przy 2311 na koniec grudnia, więc ona nam wzrosła na przestrzeni, liczba bezrobotnych wzrosła na przestrzeni 4 miesięcy o 659 osób w Elblągu i nieznacznie w powiecie. W marcu rzeczywiście zanotowaliśmy trochę większą liczbę zarejestrowanych, natomiast w kwietniu, proszę panów, łącznie w obydwu powiatach to było tylko 513 osób. Więc wygląda na to, że oczywiście ta liczba bezrobotnych będzie się troszeczkę, na pewno będzie wzrastała. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że rejestrują się głównie osoby z prawem do zasiłku, bo ponad 60% zarejestrowanych w kwietniu to były osoby, które posiadają prawo do zasiłku, więc one nie mają wyjścia. Natomiast nie było zwolnień, jeśli chodzi o zwolnienia grupowe, proszę panów, to były tylko 3 w kwietniu zgłoszone. To był Hotel Folwark Kadyny, to był Vivaldi Junior i proszę panów, jeszcze już posiłkuję, kasyno w Elblągu, które zamierza od maja zwolnić 28 osób. Także były to tylko 3 zwolnienia, chociaż zapowiedzi były dużo większe. I myślę, że no na razie też obserwując w tej chwili maj, te 11-12 dni maja, też nie ma jakiejś bardzo znaczącej liczby rejestrujących się. Więc też myślę, że no zakłady pracy póki co jeszcze nie zwalniały aż takiej dużej liczby, żeby to miało wpływ rzeczywiście na wzrost bezrobocia. Natomiast jak będzie się działo do końca roku, być może jak się otworzymy, bo jak panowie wiecie, od 17 marca urząd jest zamknięty, jeśli chodzi o bezpośrednią obsługę klientów. Pracujemy oczywiście cały czas, ale pracujemy na telefonach, elektronicznie i tak dalej, załatwiamy wszystkie sprawy. Być może jak się otworzymy, może w czerwcu tutaj jakiś
coś nastąpi. Na razie dofinansowania, których udzielamy na najbliższe 3 miesiące, jak również pożyczki, których udzielamy od 2 kwietnia, no myślę, że może nie będzie tu takiego wzrostu, jakiego się spodziewaliśmy i firmy póki co, nawet z rozmów telefonicznych, nie mówią o tym, że będą w najbliższym czasie zwalniać jakieś duże ilości osób bezrobotnych, a mam nadzieję, że jeżeli już gospodarka się odmrozi w najbliższym czasie, to jeżeli zaczną funkcjonować normalnie i wznowią produkcję, zakłady produkcyjne duże, na przykład jak Wójcik, albo też usługi, to powinno, no, nie powinno być tak źle, jak się wydawało na początku w miesiącu marcu. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, a jakie środki pomocowe w chwili obecnej stosujecie, jeżeli chodzi właśnie o pandemię? Panie Przewodniczący, specustawa nałożyła na urząd realizację nowych rozwiązań, które zostały wprowadzone, a mianowicie nisko oprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, jak również dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych. Wystartowaliśmy 2 kwietnia z naborem ciągłym, w trybie ciągłym prowadzonym na mikropożyczki. Proszę panów, na dzień dzisiejszy mamy złożonych 6078 wniosków. Zarzucili nas tutaj tymi wnioskami w kwietniu i szczerze mówiąc pracujemy wszyscy bardzo intensywnie, na szczęście prawie w kompletnym składzie, ale pracujemy od 3 tygodni po godzinach, pracujemy w soboty i nie jesteśmy w stanie póki co tego w szybkim tempie zrobić. Natomiast na te 6078 wniosków, które wpłynęły do dnia dzisiejszego, 2726 umów zostało już podpisanych. Wydatkowaliśmy na ten cel ponad 13 milionów złotych. Pozyskaliśmy środki, bo tutaj środki są zabezpieczone przez ministerstwo. Praktycznie co tydzień występuje o 10, ostatnio o 20 milionów środków i dostajemy je w ciągu praktycznie 2-3 dni, maksymalnie do tygodnia. Także z rezerwy już pozyskałam prawie 50 milionów. W tych wnioskach, no 6 tysięcy wiadomo, to już jest 30 milionów zaangażowane i zamierzam je w maju, najdalej na początku czerwca wydać. Dodatkowo, jeśli chodzi o dofinansowanie, o którym mówiłam, w tych trzech obszarach, tutaj mamy 687 wniosków. Pierwszy nabór się rozpoczął 17 kwietnia, kolejne 22 i tu są nabory akurat cykliczne, czyli co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ogłaszam nabór kolejnych wniosków. Łącznie pracodawcy złożyli te wnioski na 1777 pracowników, osób, czyli pracowników. Dodatkowo samozatrudnieni, tutaj mamy 431 wniosków na działalności gospodarcze jednoosobowe i 8 wniosków na 89 pracowników organizacji pozarządowych. Tutaj też już mamy wydatkowane prawie 700 tysięcy, także w miarę na bieżąco to się nam udaje zrealizować. Mikropożyczki płacone są z Funduszu Pracy. Na początku zaangażowaliśmy środki tegoroczne, bo taki był wymóg ministerstwa, że wstrzymałam na początku kwietnia wszystkie nabory na nasze ustawowe zadania, tylko zrealizowaliśmy te, które rozpoczęły się już w miesiącu styczniu. Ponad 2 miliony złotych zaangażowałam na pożyczki, natomiast teraz na szczęście ministerstwo po korekcie odda nam te pieniądze, czyli mam nadzieję, że jak się otworzymy i będziemy normalnie funkcjonować, będę mogła te środki zaangażować dla pracodawców, którzy będą zainteresowani, a są, bo już słyszę głosy, że i na dofinansowanie doposażeń stanowiska i bezrobotni na dotacje również czekają i będą z tego chcieli skorzystać. Natomiast środki na dofinansowania w tych trzech obszarach wynagrodzeń mamy przeznaczyć z Powera i z RPO. Tutaj już prawie 10 milionów z rezerwy również pozyskałam, natomiast pozostałe 5 mamy do zaangażowania ze swoich projektów.
jaka będzie sytuacja, czy kiedy mówię, kiedy ruszymy i czy będziemy mogli wszystko realizować, nie wiem, natomiast na razie priorytetowe dla ministerstwa to są właśnie te dofinansowania i pożyczki dla przedsiębiorców na wspomożenie, na ochronę miejsc pracy. Natomiast drugi element to są oczywiście rejestracje bezrobotnych, ale tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o rejestrację, na razie nic się aż takiego złego nie dzieje. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o dofinansowanie wynagrodzeń, to była kwota, pani powiedziała, około 10 milionów, tak? To znaczy nie, dofinansowanie wynagrodzeń na tą... W tych trzech obszarach na razie mamy do wydatkowania 15,5 miliona. A 15? Ile to będzie? 15,5 miliona, bo ja mówiłam o 50 milionach łącznie z pożyczkami. W pożyczkach mam ponad 6 tysięcy wniosków, więc tu już mam zaangażowane ponad 30 milionów. Wydatkowanych na dzień dzisiejszy prawie 15, ale zaangażowanych mamy 30 milionów w pożyczkach, natomiast póki co mniejszą kwotę w dofinansowaniach, tylko trzeba pamiętać o tym, że pożyczka jest jednorazowa. Pożyczka tutaj tylko może dojść do umorzenia tej pożyczki w przypadku, kiedy przez 3 miesiące od udzielenia tej pożyczki pracodawca będzie prowadził dalej działalność. Wówczas złoży do mnie wniosek o umorzenie i zakładam, że prawie wszystkie te pożyczki albo i wszystkie będą umorzone. Natomiast przy dofinansowaniach, dofinansowanie to jest trwa przez 3 miesiące. Będziemy te wynagrodzenia, czy też samozatrudnionych dofinansowywać przez okres 3 miesięcy i warunek to jest tylko po prostu utrzymanie zatrudnienia i zatrudnianie tych osób, o które się występuje przez ten okres dofinansowania. I rozumiem, że pracodawcy składają te wszystkie wnioski zdalnie, tak? To znaczy pracodawcy mogą te wnioski złożyć dwojako, a mianowicie albo elektronicznie, albo też pocztą oczywiście w sposób tradycyjny. Mamy też wystawiony w przedsionku urzędu skrzynkę podawczą i tutaj najczęściej pracodawcy, którzy nie korzystają z tej formy elektronicznej, bo trzeba mieć albo założony profil zaufany, albo elektroniczny podpis kwalifikowany, wrzucają po prostu te dokumenty, koperty do tej skrzynki podawczej. Kwarantanna trwa 24 godziny, dokumenty później wyciągamy z tej skrzynki i po prostu załatwiamy. Dziękuję bardzo. Czy panowie radni mają pytania w tym temacie do pani dyrektor? Jedno pytanie. Proszę, panie Marku. Pani dyrektor, w przestrzeni medialnej, także w elbląskich mediach, były takie opinie, że te wnioski są mocno sformalizowane, trudne do wypełnienia. Czy według pani dyrektor, czy pracowników urzędu to jest prawda i czy one mogą sprawiać wypełnienie ich i złożenie problemy elbląskim przedsiębiorcom, czy w ogóle przedsiębiorcom? Panie radny, powiem szczerze, że w mojej 30-kilkuletniej pracy i doświadczeniu zawodowym, jakie mam, nie widziałam prostszego wniosku, jeśli chodzi o wniosek na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy i tak mało po prostu informacji, jakie on zawiera. I tak prosty do wypełnienia, proszę mi wierzyć, prostszego wniosku nie ma. Natomiast nie wiem, z czego to wynika, ponieważ mamy ogromne problemy właśnie z tym, że wnioski są nieprawidłowo wypełnione, wnioski są niekompletne. A proszę panów, naprawdę, jeżeli byście weszli na naszą stronę internetową, gdzie jest podane w szczegółach, piszemy dosłownie, mówiąc brzydko łopatologicznie, że prosimy o ściągnięcie, jeśli chodzi o elektroniczne. Jest cały pakiet zamieszczony przez ministerstwo, który po prostu, jeżeli się ściągnie, to tam jest komplet dokumentów. Jakim cudem pracodawcy ściągają, jeżeli pisze, że są dwie umowy i prosimy, żeby te dwie umowy były zaparafowane i podpisane i opieczętowane, i to mam napisane na stronie kolorowym drukiem, to nie dostaje dwóch umów, na przykład zaparafowanych, tylko dwa wnioski o umorzenia. Wypełnione, kiedy wniosek o umorzenie wypełniony będzie po 3 miesiącach, a nie w momencie składania. Proszę panów, na przykład w rubryce nazwa przedsiębiorcy, przedsiębiorca co drugi pisze Elbląg na przykład. Albo pisze nazwę przedsiębiorcy skrótową, gdzie my dopiero drukując zaświadczenie z CEDIK-u wiemy, jak ten pracodawca się nazywa. On nie, bo on sobie pisze na przykład pizzeria,
a w nazwie ma pizzeria and tattoo and tam nie wiadomo co, prawda? Więc no, gro pracy moich pań polega na tym, że szczególnie wnioski, o czym też piszemy, jest składane elektronicznie. To jest jeszcze pół biedy, dlatego że możemy praktycznie w ciągu kilku chwil odpisać temu pracodawcę. Dzwonimy, prosimy, żeby jeszcze raz przekazał nam na przykład brakujące dokumenty. Natomiast to, co się dzieje z wnioskami papierowymi, a tych mamy zdecydowanie więcej niż elektronicznych, to jest dramat, dlatego że średnio na 20 wniosków, proszę panów, wczoraj 5 było kompletnych. 15 to jest, żeby szybciej to zrobić, to jest po prostu telefon, obdzwanianie i tłumaczenie pani czy panu, co potrzebujemy, a potrzebujemy wniosku, dwóch umów, wniosku o umorzenie i formularza pomocy publicznej. Nic więcej. Trochę bardziej skomplikowany jest wniosek dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o dofinansowanie, ale tutaj nie ma po prostu innej opcji. Też nie skomplikowany, bo jest kalkulator, dlatego że w dofinansowaniu chodzi o spadek obrotów, prawda? W tym roku i w porównaniu do roku poprzedniego. Więc trzeba ten spadek i przychody wykazać. Kalkulator sam liczy kwoty dofinansowania i trzeba załączyć na przykład oświadczenie o zatrudnieniu z wykazem pracowników, których mamy dofinansować. Także proszę nie wierzyć, to jest mocno przesadzone. Jesteśmy rozczarowani, bo nie widziałam tak dużo błędów i tak niekompletnych rzeczy, które proszę mi wierzyć, naprawdę prostszego wniosku nie ma. Dziękuję bardzo. A oprócz strony państwa internetowej, czy też jest możliwość jakiejś infolinii poprzez telefoniczną informację uzyskać? Panie przewodniczący, w każdym, w wielu komunikatach, które podawaliśmy już od marca, w momencie kiedy zamknęliśmy urząd dla klientów, w każdym komunikacie podane są telefony, numery telefonów. Utworzyłam taką infolinię dla mikropożyczek, gdzie dwa telefony i dwie panie tylko i wyłącznie udzielają informacji w tym zakresie od marca. Druga grupa, dwie, trzy osoby, do tej pory były nawet cztery, to są osoby, które zajmują się właśnie infolinią dla osób czy przedsiębiorców, którzy występują z wnioskami o dofinansowanie. A poza tym, tak na dobrą sprawę, pracodawcy czy bezrobotni dzwonią do wszystkich. Tak, także obojętnie, czy zadzwoni na centralę, czy do sekretariatu, jest też informacja dotycząca rejestracji osób bezrobotnych. Naprawdę nie ma problemu, żeby się dodzwonić. Natomiast no, niestety to, że często czy pracodawcy, czy bezrobotni się skarżą, że nie można się dodzwonić, to wynika z tego po prostu z ilości telefonów, które wykonują przedsiębiorcy. A jeszcze dodatkowo, jak państwo wiecie na pewno, no, jedna osoba zadzwoni z konkretnym pytaniem i to trwa 5 minut, a druga osoba dzwoni i prosi, żeby mu na przykład pomóc wypełnić wniosek, przy którym właśnie siedzi i trwa to 25 minut. Także telefony są uruchomione, nie ma żadnego problemu, żeby się z nami skontaktować, również elektronicznie, bo niektórzy, jeżeli chcą, nie chcą dzwonić albo mają problemy, to po prostu piszą do nas maile. My na te maile natychmiast odpowiadamy lub też obdzwaniamy. Dziękuję bardzo. Panowie radni, czy macie jeszcze pytania w tym temacie do pani dyrektor? Jeszcze jedno pytanie, jeśli proszę. Można w tym temacie, co się teraz dzieje. W kilku słowach, pani dyrektor, rynek pracy związany z obcokrajowcami, tak, w naszym przypadku głównie obywatele Ukrainy. Czy to się zmieniło, czy macie jakieś dane, czy oni wyjechali, czy to jest obciążeniem dla elbląskich przedsiębiorców? To znaczy na pewno tak, dlatego że przedsiębiorcy w tej chwili, no, widzimy nawet po ilości składanych oświadczeń, te oświadczenia są składane przez przedsiębiorców, którzy w jakiś sposób, dopiero teraz troszeczkę chyba bardziej jak to się, otwierają się te granice, więc zaczynają ściągać po prostu tych, szczególnie Ukraińców. W ubiegłym roku, w tym samym czasie, czyli na koniec kwietnia, mieliśmy prawie 600 zarejestrowanych oświadczeń, a w tej chwili mieliśmy 280. Więc troszeczkę tych Ukraińców tutaj na miejscu albo było, albo zostało, prawda, i dalej były przedłużane te oświadczenia, ale rzeczywiście pracodawcy czekają bardzo intensywnie, żeby no, te granice się otworzyły i żeby móc po prostu ściągnąć tych Ukraińców. To jest pewnie jakiś tam w tej chwili dla nich problem, brak tych osób, no, dla firm, które rzeczywiście nie mają tutaj takich problemów z produkcją czy ze świadczeniem usług, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przejdziemy do punktu czwartego, jak nie ma w tym temacie pytań.
informacja dotycząca podziału środków na realizację programów aktywizujących lokalny rynek pracy w roku 2020. Pani dyrektor, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni panowie. Jeśli chodzi o środki w roku przeznaczone na 2020 rok, to mamy ich 14 774 tysiące i to jest więcej o ponad 5% środków niż w roku 2019. Na dzień dzisiejszy praktycznie te środki pochodzą z trzech źródeł generalnie, czyli z algorytmu i tutaj o 10% mniej tego algorytmu otrzymaliśmy na ten rok niż w roku 2019, bo mieliśmy ponad 4 miliony środków w roku ubiegłym, a w tej chwili mamy 3 688 tysięcy. Kolejne to są z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie tych środków otrzymaliśmy ponad 11 milionów i to jest więcej z kolei, jeśli chodzi o FS, o prawie 12% niż w roku 2019. Tutaj oczywiście jest przeznaczeniem na RPO, czyli Regionalny Program Operacyjny dla osób powyżej 30 roku życia. Tych środków otrzymaliśmy więcej o 14%, bo mamy prawie 7 milionów, a na program POWER, czyli program dla osób młodych, ponad 4 100 tysięcy i to też jest o 8% więcej, czyli zmniejszono nam algorytm, już od kilku lat to się po prostu dzieje, czyli fundusz krajowy, natomiast zwiększyły się środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto otrzymaliśmy również w grudniu decyzję przyznającą nam środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 854 tysiące. W roku ubiegłym mieliśmy tych środków o prawie 5% mniej niż w roku bieżącym. Czyli łącznie daje nam to środki do dyspozycji na poziomie ponad 15 600 tysięcy. Podzieliliśmy te środki oczywiście i przyznane algorytmem i w ramach projektów na określone formy wsparcia, uwzględniając w ramach przyznanego limitu zobowiązanie, które wynikały z zawartych umów w roku 2019. Tych zobowiązań w algorytmie mieliśmy ponad 610 tysięcy i pomniejszyliśmy tą kwotę, chcąc przeznaczyć na bieżące potrzeby i bieżącą aktywizację. Tutaj 3 073 000 przeznaczyliśmy na zaktywizowanie 284 osób, głównie w ramach staży, prac interwencyjnych, robót publicznych i szkoleń indywidualnych. Jeśli chodzi o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, tak jak powiedziałam, w ramach RPO mamy prawie 7 milionów. I też podzieliliśmy te środki, bo tutaj akurat zobowiązań przechodzących z roku poprzedniego nie było, więc przeznaczyliśmy na takie formy wsparcia z naciskiem na staże, szkolenia, refundacje dla pracodawców, dotacje i prace interwencyjne. W POWER-ze, czyli środkach dla młodych, 4 123 000 do wykorzystania, pomniejszone o 91 tysięcy zobowiązań przechodzących z roku poprzedniego i te środki zostały przeznaczone na aktywizację 381 osób w ramach staży, w ramach szkoleń, dotacji, refundacji, prac interwencyjnych i bonów na zasiedlenie. Środki w Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczyliśmy na sfinansowanie kosztów kształcenia dla pracowników i pracodawców. Założyliśmy tutaj 280 osób do zaktywizowania i na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Taki był podział środków pierwotny. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że myśmy rozpoczęli dość intensywnie tą realizację w tym roku od miesiąca stycznia i w związku z tym udało nam się zaktywizować do momentu wstrzymania naborów do kwietnia 510 osób bezrobotnych z obydwu powiatów, z tego 430 osób w ramach projektów. I tu się cieszyłam, że dosyć szybko nam się udało zaangażować środki, szczególnie POWER-a, bo sporo osób skorzystało z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To była forma, która cieszyła się w tym pierwszym kwartale dużym zainteresowaniem, jak również refundacje dla pracodawców. Już zaangażowaliśmy na ten cel prawie 6 milionów złotych z tych 15 milionów, ale to tylko dotyczy aktywizacji, bo również zrealizowałam jeden nabór na
środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego i tutaj prawie połowa tych środków została również zaangażowana. Oczywiście na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że jeszcze na początku kwietnia kończyliśmy realizację tych zadań, które zostały rozpoczęte w styczniu, lutym i marcu. Część z pracodawców nawet jeszcze w kwietniu podpisywałam umowy, bo w ramach refundacji na przykład kosztów doposażenia czy prac interwencyjnych nie zrezygnowali z tych umów. Realizowali je, wręcz mieli swoich kandydatów, więc myśmy po prostu skierowania wysyłali pocztą. Już załatwialiśmy te wszystkie rzeczy elektronicznie, łącznie z odbiorem stanowiska, które no tutaj na zasadzie po prostu przygotowania dokumentacji przez przedsiębiorcę, ponieważ no pani kontrolująca, która dokonywała odbioru, nie wychodziła w teren. Ale część pracodawców na dzień dzisiejszy wstrzymała się, nie zrezygnowała z tych umów. Natomiast piszą do nas pisma z prośbą o przesunięcie terminu na przykład rozliczenia tych wydatków, z prośbą o przesunięcie terminu realizacji umowy lub też w przypadku dotacyjnych osób, które miały no, dużego pecha, bo część z tych osób rozpoczęła działalności w marcu i kwietniu i zanim rozpoczęły, to już weszła pandemia, więc niektórzy prowadzą w zależności od branży, niektórzy mieli kłopoty od razu na dzień dobry, więc ministerstwo wprowadziło taką możliwość, że mogliśmy zawiesić po prostu te umowy, oni mogli zawiesić działalności, po prostu będziemy wracać do tego w momencie, kiedy się tutaj ta cała sytuacja unormuje. Także jeśli chodzi o środki, tak jak powiedziałam, pozostało mi w algorytmie jeszcze do wykorzystania 2 300 000. Myślałam, że tego nie otrzymam, bo ministerstwo wydało polecenie, żebyśmy te środki zaangażowali na pożyczki, ale już w tej chwili dokonaliśmy korekty, taką możliwość wprowadzono i te środki najprawdopodobniej odzyskam. Także w momencie, kiedy zaczniemy normalnie funkcjonować, na pewno jeżeli pracodawcy będą chcieli skorzystać ze środków Funduszu Pracy, będzie taka możliwość. Nie wiem, jaka będzie możliwość, jeśli chodzi o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, bo tak jak powiedziałam, te 5,5 miliona, które mi zostały do zaangażowania w obydwu projektach, na razie po prostu z tego finansuje dofinansowania do wynagrodzeń i do samozatrudnionych. Czy będzie możliwość, żeby te środki później angażować, jeżeli będzie zainteresowanie pracodawców, tego jeszcze nie wiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie panowie radni macie jeszcze pytania do pani dyrektor? Pani dyrektor, serdecznie. Jedno pytanie pani przewodnicząca, ale już ostatnie obiecuję. No dobrze, ostatnie pytanie pan Marek, proszę bardzo. Cały czas też przynoszą media takie informacje, że będą podejmowane decyzje związane z oszczędnościami w sferze budżetowej, samorządowej, związanych z funkcjonowaniem instytucji. Czy takie sygnały do pani dyrektor dochodzą, że mogą być budżety jeszcze raz przeliczane, czy fundusze na realizację zadań przez urzędy pracy, czy na razie to jest tylko kwestie takie doniesień centralnych i bardzo mocno mało konkretnych. Panie radny, jeśli chodzi o budżety, no to wiadomo, budżet, którym dysponujemy, to są środki, które przekazuje na funkcjonowanie urzędu pan prezydent, pan starosta i jest tutaj również dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczona na finansowanie części wynagrodzeń pracowników, doradców klienta. Oczywiście panowie najlepiej wiecie, tutaj jeśli chodzi o ministerstwo, nie ma takich sygnałów póki co, żeby coś się miało dziać, jeśli chodzi o środki, dlatego że ministerstwo poinformowało nas już w kwietniu, że 0,5% środków, które pozyskamy z rezerwy ministra na finansowanie pożyczek oraz dofinansowań do wynagrodzeń i do samozatrudnionych, możemy przeznaczyć, powinny być przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Tak? Koszty obsługi to może być sprzęt, to mogą być wszelkie inne rzeczy, materiały, które nam są niezbędnie potrzebne, bo sami panowie wiecie, ile
pół, no jeden las albo i dwa lasy na pewno przerobimy tutaj w skali kraju, jeśli chodzi o dokumentację przy tych nowych rozwiązaniach. No i mogę też przeznaczyć na wynagrodzenia czy też nagrody dla pracowników w związku z nadmiernym obciążeniem pracowników i z tym, z czym się borykamy tutaj w tym momencie, a co będzie się działo później, to będzie jeszcze pewnie gorzej. Więc to możemy, natomiast to są dochody powiatu, więc te środki i ten limit został przekazany do pana prezydenta. Mam nadzieję cichą, że pan prezydent te środki nam po prostu przekaże i będę mogła w jakiś sposób dofinansować moich pracowników, którzy naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo ciężko w tym okresie trudnym dla nas wszystkich pracują. Natomiast pan prezydent oczywiście, o czym panowie na pewno wiecie, mówi na ten temat właśnie, że no będzie to trudny rok dla budżetu miasta, prawda? A my się w tym budżecie miasta jako jednostki też mieścimy. Pan prezydent już w kwietniu wydał nam polecenie, myślę wszystkim jednostkom, wstrzymał, jak wiecie pewnie, przyznanie podwyżek dla pracowników, które miały być w pierwszej wersji od 1 maja. Nie mamy możliwości też zatrudniania czy ogłaszania naborów na wolne stanowiska pracy, tylko jest możliwość zatrudniania na zastępstwa, jeżeli takie wakaty mamy. No nie ma możliwości, również wstrzymane są jakiekolwiek wypłaty nagród dla pracowników. W ostatnim tygodniu też mieliśmy przekazać analizę, wszystkie jednostki, analizę dotyczącą w tej chwili jakichkolwiek możliwości wygenerowania oszczędności w naszych budżetach. Oszczędności mam tu na myśli głównie na wynagrodzeniach. Jak panowie wiecie, no te budżety i tak są dosyć mocno napięte, więc tutaj jeśli chodzi o mój urząd w Rzeczówce, nie ma co tutaj nawet wymyślać. Ona jest na poziomie dosłownie podstawowym. Natomiast w wynagrodzeniach mieliśmy podać, czy mamy jakieś wakaty, czy mamy jakieś możliwości wygenerowania oszczędności, ponieważ budżet miasta jest bardzo mocno napięty, no i w wyniku tych wszystkich ulg dla przedsiębiorców i tej całej sytuacji i wpływów do urzędu, no spodziewam się, że pewnie pan prezydent podejmie decyzję, że będzie nam te budżety jeszcze raz przeliczał i pewnie nam troszeczkę, mam nadzieję, że troszeczkę zmniejszy te środki. Dziękuję bardzo pani dyrektor za bardzo szczegółową, precyzyjną, przejrzystą prezentację tych tematów trzech. Mam nadzieję, że tak jak pani powiedziała, troszeczkę, jeżeli chodzi o troszeczkę. Punkt piąty porządku posiedzenia, rozpatrzenie spraw wniesionych do komisji przez radnych. Czy panowie radni mają jakieś sprawy, które chcielibyście wnieść do komisji? Andrzej Domczyński, mam zapytanie do pana przewodniczącego. Proszę bardzo, panie Andrzeju. Jako żeśmy byli wspólnie jakby udziałowcami w tych szlaubamach, które mają mieć piloty ogólne. Chciałem się zapytać, bo ja dzwoniłem do pana Tomasza Świniarskiego, ale jeszcze konkretów nie wiem. Może pan ma jakąś informację, kiedy zostaną rozdzielone te piloty, żeby służby miejskie mogły swobodnie wjeżdżać za te szlaubaumy? Andrzej, rozmawiałem z Tomkiem, ale akurat nie w tym temacie. Uzyskam odpowiedź od pana Tomasza i wam prześlę mailowo, tak? Dobrze, fajnie. A jeszcze do pani dyrektor mogę, bo to wszyscy... Proszę bardzo. Zapytali. Pani dyrektor, mam takie zapytanie. Ile to pieniążków pani otrzymuje z podatków państwa, czyli z ministerstwa, do swojego budżetu, a ile z samorządowych? Jaka skala jest? Tak, już mówię. Jeśli chodzi o ten rok, ja mam budżet na utrzymanie urzędu na poziomie 3 miliony 760 tysięcy. To jest taka skala. Z tego 800 tysięcy otrzymaliśmy od starosty. 703 zdaje się tysiące od dotacji ministerstwa. A tu zdecydowana większość leży po stronie pana prezydenta, czyli prawie 2 miliony, ponad 2 miliony 900 tysięcy to są środki, które dostaje od miasta. Ja rozumiem, czyli że tak powiem w cudzysłowie, Warszawa nie za bardzo daje. Nie za bardzo. Dziękuję uprzejmie, pani dyrektor. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, jeszcze raz. Panie przewodniczący. Do kogo? Do pana. A to proszę bardzo. Czy Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego się zbiera systematycznie, tak jak przed
pandemią, czy nie? I czy nie. Wiosenny przegląd dróg został już zrealizowany? Czy ma pan takie informacje? Komisja się nie zbiera z uwagi, że nie ma możliwości. Tutaj zdalnie też chyba nie ma możliwości. Ja wczoraj dzwoniłem do pani Małgorzaty, ale nie dodzwoniłem się. Będę w tym tygodniu dzwonił i będę chciał parę informacji uzyskać. Tak? To jeżeli chodzi o te mapy, to was też poinformuję. Dziękuję. Że na razie od bodajże jesieni temat przycich. Jeżeli chodzi o Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nie ma możliwości się spotkać. Będę te sprawy niektóre załatwiał telefonicznie. Dziękuję. Termin. Panowie, informuję, że planujemy kolejne posiedzenie komisji 17 czerwca o godzinie 10 w trybie zdalnym, przypuszczam, chyba że coś się zmieni, z uwagi na fakt, że sesja jest 25 czerwca. Czyli 17 czerwiec, tak wstępnie zaplanujcie. Jeżeli się nic nie zmieni, to w tym terminie byśmy zrobili kolejne posiedzenie komisji zgodnie z planem. Tam jest kilka tematów do omówienia plus jeszcze uchwały na sesję Rady Miasta. Ja jeszcze raz pani dyrektor dziękuję. Dziękuję panom radnym. Dziękuję pracownikom urzędu. Kończymy posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia pani dyrektor. Do widzenia. Do widzenia pani dyrektor. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do widzenia, drodzy państwo. Do widzenia. Można wyłączyć, tak?